Wśród problemów naszego rolnictwa motoryzacja wiejska jest przedmiotem głębokiego zainteresowania kierownictwa partii i rządu. Edward Gierek podczas wizyty w Poznańskim miał okazję przejechać się samochodem Warta 2, poznańsko-warszawską konstrukcją na bazie niezłomnej Warszawy. Dziś jest już jasne dla wszystkich. Samochód jest w naszych czasach równie ważny jak ciągnik. Pokaz odbył się na polach Państwowego Gospodarstwa Rolnego Manieczki przy łanach kukurydzy paszowej. Dla PGR-u tegoroczny zbiór był bardzo dobry. 900 kwintali masy zielonej z hektara to jest to. Dzień nowoczesnego PGR-u to dzień maszyn, dokładnie ustalonych planów produkcyjnych, wydajności lepszej z roku na rok. Wszystko zależy od tego, czy robotnicy czują się w pełni współgospodarzami, czy ich rodzinom zapewniono dobre warunki życia, jak tutaj. Dyrektor gospodarstwa Kobylniki koło Kruszwicy prezentuje nam dorobek swych, jak mówi, nie pracowników, lecz współpracowników. Ten PGR specjalizuje się w hodowli, sprzedając co roku za granicę 4000 ton bekonu i kilka tysięcy sztuk bydła rasowego i owiec. Tak, to prawda, kochamy pracę. Lubimy patrzeć, jak inni pracują. Przy tak zwanej szwedzkiej dziurze, gdzie szwedzkie przedsiębiorstwo buduje hotel w centrum Warszawy, codziennie ustawia się tłum obserwatorów. Ciekawskich, ale nieufnych wobec robotników ze Skandynawii. Ach ci Szwedzi, nic tylko pracują. Historycy starożytności uważali, że właśnie Ceylon był mitycznym rajem naszych przodków. Współcześnie podstawą gospodarki Ceylonu jest prymitywna hodowla, m.in. słoni i zbieractwo bogactw leśnych. W naszej podróży po Ceylonie natrafiliśmy na poszukiwaczy kamieni szlachetnych. Szlifowanie kamieni przebiega w dość prymitywny sposób. Ceylon, pozostając w zasięgu buddyzmu i pod wpływem kultury indyjskiej, wytworzył własne, oryginalne formy kultu religijnego. Niektóre mogą budzić grozę, ale przecież wszyscy, łącznie z delikwentem, bawią się doskonale. Przedstawiciele kroniki filmowej NRD Defa Wochenschau przyjechali do Gdańska z upominkami dla słynnych pięcioraczków.
Celem przyspieszenia rozwoju intelektualnego goście z NRD ofiarowali aparat filmowy i projekcyjny, do czego nasza kronika dołączyła swoją dokumentację. Oczywiście pięcioraczki rozpoznały się na ekranie i wyraziły swój zachwyt dla środków masowego przekazu. Z okazji 25-lecia niepodległości Indii gościli w Polsce artyści z tego kraju. Znakomita artystka o światowej sławie Damayanti Joshi. Zespół czterech sióstr Javeri. Jeszcze raz niezapomniane chwile olimpiady w Monachium. Władysław Komar zdobywa złoty medal. Ukoronowanie wytrwałej, wieloletniej pracy naszego znakomitego miotacza. To samo na ringu. Walka finałowa Jana Szczepańskiego z Węgrem Laszlo Orbanem. Zwycięża Jan Szczepański. 33 lata, czterokrotny mistrz Polski, mistrz Europy z Madrytu. To był mecz w wielkim stylu. W olimpijskim finale jeden z najgroźniejszych przeciwników, Węgrzy. Druga połowa spotkania. Przystanie 1-0 dla Węgrów, strzela Kazimierz Dejna. Podziw budzi kondycja i szybkość naszych piłkarzy. Sześćdziesiąta ósma minuta. Znów Dejna wydziera piłkę przeciwnikom i... piękny gol! Zwycięstwo! Złoty medal! Najpiękniejszy dzień naszego piłkarstwa! Gdy wracali z Monachium, jednakowo witali ich kibice. Piłkarzy, bokserów, kajakarzy i jeźdźców. Przegranych i zwycięzców. 7 złotych medali, 7 miejsce w świecie. Ale czas myśleć o przygotowaniach do Montrealu.